Tesla. Znaš ko je Tesla? Tak. Izmuio struju, oni struju, oni... A, kurse. Witajcie moi drodzy na moim kolejnym filmiku. Tym razem jestem w Bośni i Hercegowinie nad rzeką Buna. No pewnie zapytacie się mnie zaraz, ale czemu mówisz, że jesteś nad rzeką, skoro jesteś w apartamencie? Właściwie przed apartamentem. Już wam pokażę dlaczego. From Poland. Poland, pa pričaj polski, Bog ti dao. Figa je smokva, tak? Smokva fli, ja. Aha. I stuczne muszki. Tutaj. 1, 2, 3, 4. 4. Jak duże ryby? Ja. Kapital Achill, 8 kilo. 8 kilo? Ja. Ryba jedna? Ja, jedna ryba. Tutaj? A to kapital. A teraz? Ovdje nema puno ryba. Nema? Elektrika, Tesla. Znaš ko je Tesla? Tak. Izmuio struju, oni struju, oni... A, kurse. No pan mówi, że tutaj prądem. No nic, dobra, ja idę tam dalej. Idę ty ovdje, kuda hoćeš. Jak widzicie, tutaj się tutaj łowią kulturalnie na taką starodawną metodę. Na końcu jest figa, która pływa, jest takim spławikiem i na muszki sztuczne. Ten tam miał akurat 4. Natomiast ja się spotkałem też tutaj z takimi, którzy mieli 5 sztucznych much. Ale jak widzicie, to są wszystko sztuczne muchy. Nie są białe robaki, natomiast pan tutaj słyszeliście do wyraźnie, że mówił, że tutaj jacyś goście prądem robią, więc po prostu niestety tych ryb tutaj nie ma dużo. Natomiast o ile wierzyć temu panu, to że kiedyś tu były ryby 8-kilowe. Ja myślę, że to jest całkiem możliwe, bo naprawdę rzeka jest fajna, dużo głębokich miejsc. Rzeka Buna, zakładam taką muszkę. Słuchajcie kochani, muszę wam pokazać jakie okazy tutaj są, proszę. Sucha mucha. Zaczęły brać teraz tak w okolicach godziny 19 i mało idzie do wody. 19:50 jest dokładnie. Że są tu okazy. O! Już się wieczór robi. O, w ten sposób, patrzcie jaki byk. Już go uwalniam i idzie do wody. Się wyrywa. Poszedł. 20:08 jest 14 sierpnia. I pora chyba najlepsza teraz właśnie na łowienie, bo dopiero teraz zaczęły brać, tam pluskają, tylko same małe. Słychać i mama gdzieś tam w meczecie. Chyba pora wracać do domu. Jest 5:30, moi drodzy. Właśnie dochodzę, doszedłem nad rzekę. Pół minuty drogi mam, proszę. To jest furtka od naszego domu. A tu już jest rzeka. Bardzo fajne miejsce, polecam. No kochani, takie tęczaki piękne też tutaj są. Proszę, zobaczcie. O! Piękny tęczak.
tutaj złożone. Już idzie do wody. No i mamy takiego malca. Już pójdzie do wody. To jest chyba rekord jak na tą rzekę. Zobaczcie sami, jaki duży. Nie wiem, może ma 15 cm. Już pójdzie do wody. Rzeka wygląda w ten sposób. Wędkarze w pierona. A tak wygląda mój zestaw musik. No tu za mną jest takie głębokie miejsce, ja myślę, że tu jest ze 2-3 metry. Mimo, że przed chwilą tą rzekę przechodziłem w Oderach, tam w innym miejscu. Natomiast prawdę mówiąc nie widziałem tutaj, żeby ani jedna ryba się odpłysnęła. Także no, nie wygląda to fajnie. Słuchajcie, ja sobie tak łowię. Natomiast prawda jest taka, że te brania tutaj są tylko i wyłącznie przez pół godziny. Późnym wieczorem. Także czekam jeszcze na tą chwilę, kiedy będą brania, no i za chwilę zacznę łowić. Może to jest godzina 19, ale przypomniałem sobie jeszcze jednym ciekawym zjawisku, które tutaj jest nad tą rzeką. Jak wiecie, to jest rzeka koło miasta Mostar w Bośni i Hercegowinie. To już jest klimat śródziemnomorski, a ta rzeka wypływa dosłownie, nie wiem, 2 km wyżej prosto spod ziemi i jest lodowata. I takie zjawisko tu ma miejsce, że raz wieje taki lekki podmuch wiatru zimny, ponieważ ta woda jest zimna, no taki po prostu mrożący wręcz, a jak z kolei wiatr powieje z gdzieś no, z łąki czy tam z innego miejsca, to taki fajny, cieplutki wiaterek. Nad tą rzeką, mimo że jest klimat śródziemnomorski, normalnie tutaj są upały, wczoraj było nawet 41 stopni, to tu ja po prostu zamarzłem i rano jak byłem na rybach, to po tej wyprawie musiałem sobie po prostu wziąć taki gorący prysznic. Także rzeka bardzo fajna, natomiast no niestety ryb nie ma i jeżeli tutaj się nie zmieni gospodarka tak jak w Słowenii, no to raczej marne szanse. Jest takie fajne miejsce. Takie zbocze, głazy i zwalona wierzba. Zaczęło padać, a ja złowiłem chyba najlepszy okaz. I to jest chyba taki inny pstrąg niż wszystkie. Już go za chwilę odczepię i wam pokażę, o co chodzi. Ale zobaczcie, jaki on ma pyszczek. Nie taki pstrągowy, prawda? Tutaj są właśnie takie pstrągi. To jest chyba taka specjalna odmiana, która tutaj jest tylko. Dobra, o, poszedł. No dobra, kochani, pora kończyć tą imprezę. 3 dni łowienia. Kilka małych wstrążków. Ten śpiew, ta modlitwa tutejszych muzułmanów jest sygnałem do zakończenia łowienia ryb. Dla mnie. Bo już jest ciemno. I no, nieprzyjemnie jest chodzić po takiej rwącej rzece w nocy, nie widząc dna. Generalnie, jakbym miał podsumować to łowienie tutaj, no to powiem wam tak, że tych ryb generalnie nie widać. Podobno są tutaj duże ryby, natomiast ja złowiłem kilka pstrągów potokowych, kilka tęczowych. Tego ostatniego, którego wam dzisiaj złowiłem, to jest jakiś pstrąg, nie pamiętam nazwy, ale może tutaj w filmiku wam powiem, jaka to jest nazwa tego pstrąga, bo gdzieś o nim czytałem. No generalnie nie było ani jednego muszkarza, który by łowił taką klasyczną metodą muchową.
Było kilku gości właśnie i to masa gości, którzy łowili tutejszych na 4-5 much i na te jakby na spławik zrobiony z figi. Było kilku gości, którzy łowili na blachę czy na spinning. Także tutaj jest wolna amerykanka. Ja wykupiłem 3 dni za 30 euro. Trochę dużo, no. Natomiast dzięki temu, że byłem tutaj 3 dni, no to poznałem tą rzekę i mniej więcej wiedziałem, gdzie warto łowić. No co, rzeka Buna, miejscowość Blagaj, Bośnia i Hercegowina. Rzeka Buna, która przepływa kilka, może kilkanaście kilometrów i wpływa do rzeki Newreta. Co ciekawe, ona wypływa, ta rzeka Buna, z takiej jaskini. No i co? Jeżeli zmienią tutaj gospodarkę wodną, rybną, czy jak zwał, tak zwał, i doprowadzą do tego, że będzie tutaj zarybiane, że będą kontrole, że po prostu nie będzie takiego dużego kłusownictwa, no to myślę, że to będzie bardzo ładna rzeka. Dużo głębokich miejsc. Naprawdę. Polecam. Natomiast jeżeli tego nie zrobią, no to raczej odradzam. Generalnie co jeszcze mogę powiedzieć? Byliśmy tutaj z dziećmi. Za bardzo nie ma co tutaj robić. Jeszcze jutro na basen może pojedziemy. Zobaczymy, czy po prostu... No nic. Może jeszcze na basen jutro pojedziemy z dziećmi. Tymczasem w tej rzece raczej bym odradzał kąpiele. Raz, że jest lodowata. A dwa, że mnóstwo węży, naprawdę. Jak w taką słoneczną pogodę szedłem, to 5 węży spod nóg mi uciekło. Oczywiście byłem w oderach, bo łowiłem. No to tyle. Trzymajcie się. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Piszcie komentarze. I mam nadzieję, że będę w stanie Wam pokazywać kolejne rzeki i kręcić nowe filmiki. Trzymajcie się. Cześć. Słuchajcie, kochani, idę na parking do samochodu. Ale co to? Jaki fajny żywopłot. Zobaczcie. Ojej. To żywopłot z granatów.